zdanie. Podnieś się. Proszę pocać mnie. Dawaj. Nie mogę. Dawaj. Nie mogę. Nie mogę. Jeździł jaki duży motocykl. Oja. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Wzrost kontra motocykl. Czyli coś tak naprawdę przeze mnie pomijane. Ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy. Jak ja wybierałem swój pierwszy motocykl, w ogóle nie brałem tego pod uwagę. Ja też nie brałem nigdy tego pod uwagę. Wzrost. Czy będę pasował do tego motocykla? Nigdy nie brałem pod tego. Wiesz, kiedy ja sobie uświadomiłem, że to jest ważne? Kiedy pierwszy raz... Usiadłeś na motocyklu? Nie, wyjebałem się na światłach. Ale wyjebać się na czerwonym świetle. Zatrzymuję się, gleba. I to jest to. Ja nie brałem tego pod uwagę, bo mam akurat ten komfort, że jestem idealny w średnim wzroście, nie? I w ogóle jesteś idealny we wszystkim, tak, ale to nie o tym, to jeszcze będzie osobny odcinek. Ja mam 1,78 m mniej więcej i mam idealny wzrost. Duże enduro i tak jest dla mnie trochę za wysokie, bo muszę trochę też stanąć na pasek i tak dalej, ale do większości motocykli pasuje. I moim zaskoczeniem było to, jak dużo pojawia się komentarzy pod naszymi filmami. Mam tyle i tyle centymetrów, czy ten motocykl będzie dla mnie dobry. I ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Bo jeżeli ja mam więcej od ciebie lub mniej od ciebie, to ja nie jestem w stanie czuć się tak jak ty. Nie ma szans. I to, co jest dla mnie dobre, nie będzie dobre dla ciebie. Mało tego, tu nie chodzi tak tylko o wzrost, a nawet gabaryty. Dla mnie akurat ugięcie kolan we fazerze jest idealne, a mój kolega, który jest ode mnie troszeczkę wyższy, twierdzi, że już niestety go po 100 km nogi bolą, kolana go bolą, bo on nie lubi tak. A jak usiadł na mojego fajera, powiedział w życiu. Mówię, ja nawet z garażu z tym nie wyjadę, nie? Już mnie boli. Od samego siedzenia. Mówiliśmy teraz o niskich. I co może się stać, kiedy jesteś za niski do tego motocykla? Czemu na mnie patrzysz? Pierdolę cię. Yamaha R6 wydaje się niewielkim motocyklem zwartym, a mimo to jest to jeden z wyższych supersportów w swojej klasie. To jak sprawdzałem kiedyś, to jest przedostatni wysokości. To jest najwyższy motocykl, jaki jest. Później mamy tylko jeden motocykl. Dziwna sprawa, ale rzeczywiście tak jest. Ale jest. I na przykład dla Radka standardowo, bo ta jest obniżona, standardowa R6 jest za wysoka. Tak, stoję absolutnie, wiesz, na palcach i no tak jest. I co się wtedy może dziać? Tak jak Radek powiedział, podejrzesz pod czerwone światło, hamujesz. Nie, było ślisko, albo piasek, albo nierówność. Kolejna, ogóle, dokładnie. Kolejna, cokolwiek leżysz. Głupia gleba, wszyscy się na siebie patrzą, mówią, chyba frajer, pewnie nawet prawka nie ma. No. Wyjechał, nie? Jest to dość kompromitująca sytuacja. No i to może się zdarzyć zawsze, nawet przy gwałtownym hamowaniu, bo ci coś wyjedzie. Nie zdążysz złapać podparcia, leżysz. To jest przy osobach niskich. Teraz druga strona, osoby wysokie. Łatwiej mają przy dużych motocyklach, ale przy małych mają problem. Kupują sobie 600, mają powiedzmy 1,90 m i okazuje się, że nawet po schyleniu się głowa jest gdzieś tu. Ale wiesz, że przy tysiącach też tak jest. Bardzo często tysiące mają obniżony środek ciężkości i są nawet niższe niż 600. Znam osobę, która kupiła sobie najpierw F4i, a później przesiadła się na 1000 RR. Nie dlatego, że jej było za mało mocy, czy umiała tak dobrze jeździć. Chodziło tylko o komfort. Tam po prostu mogła sobie dalej dupę położyć, mniejszy kąt ugięcia kolan i tutaj też było trochę dalej. Dla niej to było lepiej. Mamy jeszcze dla was kilka urywków z filmów, gdzie mamy osoby bardzo niskie jeżdżące na motocyklu. Bardzo niski koleś i bardzo wysoki motocykl. Da się. Oczywiście to jest kwestia samozaparcia jego. Oczywiście. Ale da się. Ale mamy też kolesia, który jest po prostu bardzo duży i wsiada na bardzo sportowy motocykl. Powiem ci tak, ja bym nie widział go na 600, nie? A nie daj Boże na 250. Ja nie wiem, czy a na 125? To by nie wytrzymało w ogóle, no nie ma szans, nie? Dlatego koleś kupił BMW S1000 RR i mówił, że kupi ten motocykl, bo tylko on dawał radę. 1000cc is the only way to go when you're as big as I am. Bardzo fajnie się to ogląda, dlatego że gość pokazuje, że a jednak można. Jednak można. Można być wielkim i można jeździć i przycierać. Bardzo sportowo. Wiesz co? Bardzo ważną sprawą, którą można sprawdzić, to mniej więcej typy motocyklów powtarzają się. Dobrze jest, jeżeli ktoś ma dostęp, może skoczyć do jakiegokolwiek salonu, jakiegokolwiek producenta motocykli i najnormalniej w świecie przymierzyć się do typu motocykla, który go interesuje. Więc można pójść i na podstawie nowych motocykli, nie można posiedzieć, można. Się nie to, ma to, to jest problemu. Jedna z dróg.
drugą drogą najlepszą, to jest po prostu jazda próbna przed motocyklem. Przed kupnem motocykla. To jest najlepsza droga, bo wtedy się przekonasz. Chociaż tak naprawdę jazda próbna 10 km, no jeszcze niewiele już ci to powie, czy pasujesz, czy nie, czy się podeprzesz, czy nie. Po 100 km dopiero się okazuje, czy ci nogi bolą, czy nie. No trudno, tak się nie da. Ale jest jeszcze trzecia wersja i to jest sprawdzenie siebie online. Jest, bardzo fajny link mamy. W adresie tutaj macie link do tej strony i tam możecie sobie wybrać większość typów motocykli dostępnych na naszym rynku. I możecie wprowadzić swoje dane, zmieniacie sobie na centymetry, wprowadzacie swoją postać, dajecie mu wzrost i wtedy widzicie, czy ten ludzik, ten symulator po wyprostowaniu nogi, mając wasz wzrost, dosięga całą nogą, czy tylko palcami, czy w ogóle nie dosięga, czy będziecie do tego pasowali. I to tak samo dla osób wyższych. Siedząc na tym motocyklu macie głowę tutaj, czy macie głowę kurwa tutaj i tutaj już nie będzie dokładnie to. Wszystko jest ładnie graficznie przedstawione, tak. Od razu widać, czy sięgasz palcami, czy sięgasz piętą, czy masz ugięte stopy. Można przesuwać sobie tyłek, bardziej na baku, na środku, bardziej z tyłu, także tam możecie zrobić praktycznie wszystko. Bo chodzi o to, że szukając motocykla, zanim pojedziesz po motocykl, który chcesz kupić, siedzisz kurde 10 dni nad różnymi ofertami i sprawdzasz. I tutaj chodzi o to, żebyście oszczędzili swój czas. Zanim będziecie szukali jakiegoś motocykla i okaże się, że on jest za niski, za mały, za wąski, za wysoki, już tutaj możecie sobie online sprawdzić, czy ten motocykl będzie pasował. Jeżeli nie, zostawiacie temat. Ale trzeba wspomnieć o jeszcze jednej sytuacji, kiedy już kupiliście ten motor i okazało się, przepraszam, motocykl, i okazało się, że jest on jednak za wysoki. To nie jest tak, że większość motocykli ma określoną wysokość, koniec, kropka. Jest jeszcze możliwość zmiany. Ta R6 nie bez powodu dzisiaj jest w programie, dlatego, że została ona specjalnie właśnie obniżona o całe 4 cm, poszła w dół. Można kupić tak zwane kości w zawieszeniu, które pomagają w motocyklu obniżyć jego zawieszenie, nie zmieniając charakterystyki zawieszenia. Tak więc do Supermoto też coś takiego widziałem. Do Supermoto i do Hard Enduro. Nawet wychodzą specjalne motocykle już obniżone lekko. Tak, nie? Tak. Jest to po prostu długością kości się to steruje. Im dłuższa kość, tym motocykl siada niżej. No, jest to typowa dźwignia. Także da się coś takiego zrobić. Da się coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że wiele osób wyjaśniło ten temat i tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej filmów, bo na pewno będą. Każdy dzień, wiesz, pisze nam historię. Ja z każdym dniem jestem inny, nie wiem czy to dobrze.